Hej, siema wszystkim, tu Kamrus, gramy w Serious Sam The First Encounter. I mamy tutaj, proszę państwa, uwaga, Tommy Gunna. I przeczyłem, że tu będzie dużo żab. Dlatego... uwaga! Jazda. Pod czwórką, dobra, zapamiętać. Dokładnie! Chwila! To jest pieprzona menda. Mam 5 życia. Dobra, umarliśmy. W takim razie, zanim zbierzemy... teraz zbierzmy teraz. Będzie pod czwórką. Trzeba będzie szybko ją zestrzelić. Zapisz gry, na wszelki wypadek. Nie wiadam się, jak się robiło quick save. Nowy zapis. F6 było chyba, ale nie chcę ryzykować. Przed nieznanym. Okej. Dobra. Jazda. Mamy dużo amunicji. To jest jeszcze życie, armor. Podniesiemy to. W międzyczasie, kiedy będziemy uciekać. O! Coś nie wyszło. Tak jak planowałem, ale nie jest źle. Nie jest ich tak dużo, zmienimy na rewolwer. Łapanie! 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 Nie obchodzi mnie to w tym momencie. Wow! Strzelamy! No pierdolamy! Tych żab jest... już się nie respią z tego, co widzę. Ale Tommy Gunna sobie zmarnujemy. A, w sumie. Bum! Tyle? Wow, to było dość proste. Mogę tu skoczyć? Hello? To nie ma żadnego sekretu. Ale słyszę nieprzyjaciela. Więc... zapiszę grę. Hello? Hello? Rocket Jump, będziemy musieli tam skoczyć? Tu są jakieś drzwi. Wow, wow, wow. Czy to są drzwi? Tak! Nic za mną? Nope. F6. Nie, to było dość proste, trzeba przyznać. Cieszy mnie ten fakt niesamowicie. Ale mam nieodparte wrażenie, że coś mi wyskoczy za plecy. O! Skoczyliśmy level! Nie, to było strasznie proste. Jakby nie patrzeć. Jej! Mamy już trzeci element? Czy to jest trzeci element? Chyba mieliśmy już poprzednie dwa, nie pamiętam. Co to jest? To jest jakiś trójkącik. Jej. Fajny tatuaż, tak by the way. Jest pięknie. Ciekawe, gdzie on to chowa. A tutaj co mamy? A to nie jest jeszcze koniec. No proszę. Byłoby za fajnie, nie? Karabin maszynowy Thompson umożliwia dwa tryby strzału. Ciągły i półautomatyczny. Oho. Chwila. Jak to półautomatyczny? Nie mam pojęcia. Coś rozwaliłem. Przepraszam. A! Zobaczmy. Okej. Okay. Tam wskazało rakietki ukryte. Całkiem fajnie. Hej ludziki, drobna wcinka, gdyż w Serious Sam The First Encounter bez HD to był pierwszy Serious, w którego grałem. W tym pomieszczeniu była bodajże na drugiej stronie albo gdzieś tutaj doczepiona huśtawka, do której trzeba było strzelić, ona wtedy się zaczęła bujać i można było przeskoczyć w tą stronę. Kiedy przechodzimy przez ten most, zawsze się zrywa. Ja, nagrywając poprzedni odcinek, nie wiedziałem, że dokonali paru zmian pomiędzy dwoma wersjami, co jest według mnie totalną głupotą, bo wersja HD powinna być po prostu tylko i wyłącznie odświeżona graficznie, nie powinno być, przesunę mikrofon, jakichkolwiek zmian. Zmiany są takie, że trzeba strzelić tutaj bazuką i jest sekretny teleport, co jest głupotą moim zdaniem. Bo nagrywając po raz pierwszy, nie wiedziałem o tym teleporcie, myślałem, że a, tutaj nie ma huśtawki, to pewnie gdzie indziej jest, jakiś inny poziom czy coś. I po prostu przeszedłem do kolejnego poziomu. Tutaj jest sekretny level. I ja mam zamiar go nagrać. Mam nadzieję, że nie znajdziemy
żadnej dodatkowej broni czy coś w tym stylu, ponieważ mam zamiar wrzucić kolejne odcinki, jak przechodziłem następną misję, czyli oazę. Już było parę fajnych momentów, było ciężko, zresztą zobaczycie. A na ten moment lecimy tutaj. Znaleziono sekretne miejsce. Okej, okay. Strategia 1. Zapisywanie, proszę czekać. Nie mogę kontynuować. Teraz mogę. Góry księżycowe, to jest właśnie sekretny poziom. Są takie góry i będziemy się na nich napierdziać. No patrz, wygląda na to, że nie były jedynie legionów. Źródło nie już się bije pośród tych gór. Dobrze, że je znalazłeś. Przespacerujmy się, podziwiając widoki. Chyba nie tylko nam udało się tu dotrzeć, więc bądź ostrożny. No. Spoko. No okej. Okay. To jakiś sekret? Nie, zamknięte drzwi. Warto się oglądać za plecy. O, jest na przykład rakietnica. Podniosę. Okej. Okay. Wow, kolejna meda się zrespiła. A tam co? Nie mam pojęcia. A my nic mamy sporo. Zapiszmy. To na szczęście mosty z tego co pamiętam się nie zrywają. A nie, zrywają się. Wim! Chwileczka, to jest zły pomysł, za dużo amunicji. Chwileczka, skoro nie zabijemy... Najłatwiej. Ej, a teraz się nie zrespił, co jest? No, trochę zapłonem. Wow! Dobra, olecz to. Boli. Gdzie on jest? Trzeba uważać na tych kamikaze, to są największe niebezpieczeństwo. Wow. Chwileczkę. Robi się zbyt hardkorowo. Raczej będę żałować, że przyszedłem ten sekretny poziom. No ale cóż. Spróbujmy zrobić coś takiego. Raz, dwa, trzy. Dobra, rozwalony ten. Zapisane. Fuck. Lepiej stać tutaj tak, żeby cleary spadły, ale chyba nie mogą spaść. Szkoda. W pierwszej części Sirusa przeciwnicy mogli spadać z tych klichów. Ejsz. Bum. Dobra, zaraz się tam ci porespią. Trzeba obczyścić te mendy. Chyba poprzez trafienie w palmy uaktywniają się przeciwnicy. Trzeba mieć to na uwadze. Dobra, raczej tyle w tym przypadku. Dlatego starczy jeden pocisk. Dokładnie. Tu był gdzieś harpion. Dla pewności sprawdzę. W inne palmy może tylko jednorazowo działa. Wystrzelam sobie zobaczyć, które palmy może uaktywniają przeciwników. Ale chyba żadne. Jak łos się zawala z pomieszczenia na pomieszczenie, żeby się nie można było potknąć po amunicję, to jest szkoda. No ale cóż. No w ogóle dowiedziałem się, że są dwie zasadnicze różnice pomiędzy poziomem Hard a Sirius. W Hard jest dwa razy mniej amunicji, więc auć, ale w Siriusie przeciwnicy zadają dużo więcej obrażeń. Trzeba te mendy rozwalić. Wow! Nie kamikadzy, nie blokujcie mi go! Wow! Wono ode mnie. Dobra, zapiszmy. Jeszcze żyjesz? Chwila. To jest priorytet! Wow, oberwałem od granatnika, ale mniejsza. Coś się mocniej zawalił, patrzę państwo. A nie! To jest ciąg dalszy. Dobra, nagrody? Okej. Okay. Brzmi dobrze. Rakietnica na początek. Nic się nie pojawiło? W sumie nic. Ej, spróbuję tędy przelecieć. Ciekawe, czy moc się załamie. Tak, załami się. Ej, dobra. Jazda, nie musimy walczyć po prostu przeciwko nim.
Wow. Nie zebrałem armorku, ale trudno. Jeszcze, trzeba to jakoś inaczej rozegrać. Może po prostu przerasujemy. Bo co się męczysz? Wow, 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 wow. Tamiga! Ciekawe, czy da tak radę. Z tego co widzę, daje. Wow! To będzie hardkorowe. Nie! Ale pomysł dobry. Ciężkę. Co przekroczenie mostu będę zapisywać grę. Taki jest mój plan. Masz może po prostu nie oszukujmy. Spróbujmy normalnie przejść. Co to za zabawa? No, myślę, że tak będzie najlepiej. Dobra. Normalnie się bawimy. Często szukamy kazę. Trochę ich sporo tutaj. Jakby nie patrzeć. Opa. Ale to nie jest ciężkie w żaden sposób. Mógłbym nawet to przejść bez straty życia, ale już nie będę przyzywać co każdy stracony punkt przecież. Bo to by było zbyt nudne do oglądania. Wow. Okej. Okay. Jeszcze ty? Bum. Skubany, przeżył. Serio? Tak nieskończoność? Już? Mogę? 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 Widocznie mogę. Okej, okay, tutaj było tutaj się pojawiało dużo niefajnych ment. Dobra. Zapiszę grę. Tutaj się pojawia ta menda. Rozwalę ich, bo jesteś amunicja do Tomigana. Tomigan jest niesamowicie mocny na harpie. Wow! Ej, te mendy mnie biją! Nie możemy dać się zbliżyć tym harpią. One biją z bliska bardzo dużo. Jana nie spadła? Wolno ode mnie. Chciałbyś się moje poważne mięska, co? Nie ma. Dobra, rozwalone. Wszystko. Trochę ubytek na zdrowiu. Może nas mościg wynagrodzi? Proszę? Wydaje się okej, myślę. Wieczka, tam coś jest. Co tam się kryło? Zdrowie plus jeden. No to by było wredne, gdyby po tym jednym zdrowiu się pojawiły miliard przeciwników. Że tak, o. Ej! Give me that! Arigato! Taki przyjemny sekrecik. Nie miałem o nim pojęcia, serio. No w końcu to sekret. Nieważne. Sorry. Dobra, tutaj było dużo tych niefajnych rzeczy, więc... Zresztą dają nam rakietnice. Dziękuję. Żaby, zabić żaby. Zabić pieprzone żabiska. Wow, dużo żab. Wow! Razem sam w nią. Jeszcze ten zielony strzela do nas, niedobrze. Dobra, żaby rozwalone. W sumie to Migan też jest bardzo mocny na niego. Okej. Okay. Tam chyba nie mogę doskoczyć, tam będę mógł doskoczyć później. Znaczy, przejdziemy po prostu tam naokoło. Kiedyś pamiętam, próbowałem chyba w jedynce zwykłego doskoczyć tam. No, nie da się. Koniec gry. Ale musiałem spróbować. Dużo mam armoru, to mnie cieszy. Ten secret był piękny. Tego armorku nie zbierzemy, dobra. O, panie. Wow! Mnie mogą zrzucić, tak? Sami się nie mogę. Dobra, jeszcze raz. Najpierw to będę.
tego. On schodzi na dwa hity. Może nie? Dobra. Wow, kolejny. To będzie bolesne. To jest bolesne. Ten jeszcze nie umarł. Zbierzmy armorek. Bo jak nam się to przyda. Wow, od góry do mnie leciało. Tobie się nie dam zaskoczyć. Dobra, to bolało. Co prawda trochę armorku zostało. Ciekawe czy w jakiś sposób... Nie, tam ten armorek spadł. Wow. Jesteś blisko, więc... Po prostu cię rozwalę. Chyba tyle. Aż ty mendo. Tak się kampi, cwaniaczek. Że lepsze to niż kliry kępiący się zza rogu. Tak serca gwarantowane w przypadku tamtych. Nic? Okej. Tu coś będzie. Nic? Potem. Wiedziałem. Wow! Oberwałem. Tak, nie? Wystarczy się w sumie ruszać. A nie stracić tak dużo życia. One są słabe. W ogóle dawno nie było pułapki z tylko tymi przeciwnikami, nie? Patrz, nikogo innego nie było poza nimi. To było łatwe. Skoro tutaj jest Tommy Gun. Nic. Ciekawe. To było życie. Ale mamy tego dużo. Wrócimy się potem. O panie! Chwileczkę. Trzeba to rozpanować. Bum, 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 bum. Dobra. Jeszcze lecą. Wow, dużo ich. Ich jest bardzo dużo! Nie! Ah! Szlaki na rakietę za mało. Będę kalkulację. Musimy... To on się tutaj pojawia? Nie! Boże! Ciągle mi się myli. Chwila, bo będę musiał ich poczęstować tych klirów rakietami. Dobra, ty się pojawiasz tutaj. Dobra. Rozwalić wszystkich tutaj. Ja sobie napierdzielać tam. Bo ich jest bardzo dużo. Wow! Ten klir mnie zabił, który ciągle za mną łazi. Dobra, jeszcze raz. Nie to! Za wcześnie, za późno na trzy. Oj, panie. Grunt to przejdź. Jeszcze raz. Wyrzutnia? Nawalamy. Dobra, pięknie jest, jest pięknie. Teraz będą biec i my ich rozpieprzymy po prostu. Bo jest ich za dużo. Dobra, wszystko. To akurat było już ładne. Weźmiemy to życie. Ale mam mało... Zmniejszyła nam się mocno ilość rakietnic. Ale... Jest kolejna. Nic się nie pojawi? Pojawiło się. Ale myślę, że warto. Won. Strzyżeń straciliśmy chyba. Okej, jazda. Dalej jeździmy. Idzie dobrze. A, wiedziałem, że coś będzie z tyłu. Dobra, tak będzie ich łatwo zabić. Mamy Tommy Gunna. Nie ucierpieliśmy bardzo, jest okej. Słyszę w ogóle Skorpiona. Dobra, jest. Ktoś nagle nas wyskoczy.
Dużo przeciwników. Wow! Wow! Ta pieprzona skała nas wypychała. Muszę mieć widok na wszystko. O właśnie. Nie patrzę, mnie to wziąłem. To życie się traciło. Myślę, że jednak... Wow! Ty pieprzona suczo. I za... Im. Ich trzeba się pozbyć. Ciekawe, ile przeciwników się porespi przez ten czas. Ciekawe, jakbym strzelił z rakietnicy i bym trafił jakąś. O, całkiem niezłe. Ale w sumie to migana, tutaj mamy amunicję. To jest całkiem sporo. Więc użyjmy ją. Znaczy niedługo nam się skończy. Dobra, parę pocisków z tego. Dobra. Jest git. Na dole nic nie ma chyba. Pozbierajmy resztki amunicji, które zostały. Zobaczmy, teraz wolę latać z rakietnicą. O panie! O panie! O panie, idź pan w chuj! Idź pan w chuj! Aaaa, bolało! I życie, cokolwiek. Trochę za dużo tego straciliśmy. No nic, to jest Tommy Gunna. Spróbuję to jakoś przetrwać. O, patrzcie, teleport. Ciekawe do czego, zapiszę. A, po prostu. Dobra, hopa. Życie. Nic. Ale Marek, pan jesteś przy zwie. Wiedziałem. Nie, nie ma opcji. Nawet nie próbuję. Pachnie mi tutaj sekretem jakimś. Bo po prostu to moje pachy mniejsza. Chodźmy. Tutaj rakiety co nie możemy wziąć. Coś się zrespi zanim przejdziemy. O, wiedziałem. Wow! Tusz! Najpierw tego, bo ma zasięg, ma atak dystansowy. Okej, okay. Mało życia. Będzie ciężko. Podniosę. Może nic nie zrespi? Nic. Dopisać kilka razy. Lepiej niż w ogóle. Nie wiem, co się dzieje. Pamiętam, tu był sekret. Tu był sekret. Ten kamikadze ma za zadanie po prostu wystraszyć. O. Dokładnie. Dawać. O, panie! Ale czemu tyle kamikadze? Inaczej! Do tego trzeba tego. W sumie już nie trzeba. Wieczkę, chcę dać to zrobić bez obrywania. Bo można. I jazda. Lewo, prawo, póki jest przerwa w ataku. I Mendo. Wow, teraz Berserk w niego wleciał. Zapis. Jej. Dziękuję, dobranoc. Coś się pojawi w nagrodę? Można się cofnąć. A ciekawe, co by było, gdybym poleciał dalej. Cały czas prosto. Ściana. No. Mimo tego, spoko. A mi coś się przyda. Nie straciliśmy życie. A dostaliśmy życie i armor. I się za mną nie pojawi, co nie? Jeszcze tutaj był drugi sekret chyba, albo w podobnym pomieszczeniu. Nie, zdawało mi się. Won ode mnie! Ahaha! Dobra, teraz rozwalić. Aj! One mogą wyskoczyć? Co się dzieje?
To nie było fajne. Dobra, mniejsza, ignoruję to. Po prostu idę przed siebie. Kojarzę ten motyw. Dawać. I dare you! Przeciwnicy. Elektryczna ryba z rap. Nasłuchuję od głosów, jakie wydają ciemnościach. Najlepszy sposób na ich wykrycie. Spoko. Halo? Tu powinien się zrespić wielki, duży. Może muszę podejść? Dokładnie. Najpierw tych małych zabijmy. O panie, o panie. Nie jest to takie trudne, o ile się rozwali te małe. Dobra, jest martwy. Wow, harpie. Ciężko je wykryć, póki nie przelecą. Jeśli się nie respi przy okazji, dobra. Dobrze, że mam tutaj dużo amunicji do tamigana i rakietnicy. To na ten moment najlepsze broni ever. Moja opinia. Wow, ten wrzask. Myślałem, że coś się pojawiło. Dobra, tyle. A, życie. Jeszcze je słyszę. Czy żeby spadały po prostu? Dobra, amunicja do Tomiego. Jazda. Ten armorek! To jest pułapka. Ale podniosę, z ciekawości. Mamy quick save. Cóż, jeden armorek za takie coś. Chyba warto. Amunicji tam raczej nie będzie brakować. Rozwalmy tą sucz jeszcze. No i jeszcze mam te rakietnice, uzupełnijmy sobie. Tomigana zmarnowaliśmy. Już cały zapas. Jakaś sucz się tam pobugowała. Jakieś sekrety, sekrety. Tak, nie, może. Nie, nie tam broń. Okej. No i to jest koniec naszego sekretnego poziomu. Było zabawnie. O, żadnej broni dodatkowej nie znaleźliśmy, więc myślę, że wrócimy do poprzedniego, kolejnego odcinka, gdzie nigdy nie przeszedłem tego sekretnego levelu. Trzymajcie się.